tajemniczy, tak? Nuncjusz przyjeżdża i pokazuje bólę papieską. Co prawda ja nie mam bóli papieskiej, ale mam bólę patriarczą. Dosyć, którą sobie pozwolę przeczytać. Ramota, bo tak ta bóla się nazywa. Jego magnificencja, ksiądz profesor dr habilitowany Antoni Dębiński, rektor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pokój Panu, w imieniu własnym oraz synodu ukraińskiego kościoła greckokatolickiego pragnę przekazać wyrazy szacunku oraz słowa serdecznych pozdrowień Waszej magnificencji, wysokiemu senatowi oraz całej społeczności katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji setnej rocznicy powstania uczelni. W tym szczególnym czasie pragniemy złożyć dziękczynię Bogu za wielu znakomitych wykładowców i wybitnych absolwentów, którzy stali się ambasadorami tej niezwykłej uczelni na całym świecie. Stuletnią historię KUL tworzą także piękne stronnice współpracy między wspólnotami rzymskokatolicką i greckokatolicką, pokazujące przykład budowania jedności Kościoła katolickiego w jego różnorodnych tradycjach. Wyrażamy wdzięczność za duchową więź i wyrazy solidarności okazywane na różne sposoby przez pracowników KUL w trudnym okresie prześladowań naszej wspólnoty. Życzymy, aby Boże błogosławieństwo nieustannie towarzyszyło uczelni kształceniu kadr na najwyższym poziomie intelektualnym i duchowym, a moc Ducha Świętego wspomagała w działaniach służących pomnożeniu dobra. Wspólnota Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego bardzo wysoko ceni sobie dokonania KUL-u we wprowadzaniu kolejnych pokoleń młodych studentów w świat wartości absolutnych, duchu braterskiej więzi i miłości. Niech błogosławieństwo Pana naszego zejdzie na władze rektorskie i dziekańskie, kadrę naukowo-dydaktyczną, administrację oraz całą wspólnotę akademicką KUL-u zaowocuje dalszymi licznymi dokonaniami. Dano w Kijowie przy Patriarchalnym Soborze Zmartwychwstania Pańskiego 2 kwietnia tegoż roku podpisał Światosław Szewczuk, arcybiskup większy, a nasz patriarcha Kościoła Greckokatolickiego. Proszę o gratulację. Dziękuję się raz i biskupie, jeszcze będzie okazja po prostu przy debacie.